Witamy, witamy, tutaj ekipa Antygaming w drugim odcinku drugiego sezonu naszego antygamingowego talk show. Tak, ja jestem Listwo, trepezator. Trepezator, było tak. Widać na czołówce, nie było, bo jeszcze nie będzie. Nie było, jeszcze nie będzie czołówki, ale uwaga, teraz będzie czołówka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak gracze tworzą sobie swoje własne wyzwania w grach komputerowych. Tak, czy będziemy rozmawiać o tym, czemu Dark Souls 3 jest łatwe? Nie wiem, czy będziemy chcieli rozmawiać. Szczerze mówiąc, nie myślałem o Dark Souls 3, aczkolwiek chciałem rozpocząć jakby od tego, że czy do takich wyzwań według Ciebie można zaznaczyć zdobywanie achievementów? To mnie dosłownie uderzyło 30 sekund temu. Myślę, że to jest bardziej chyba narzucone przez twórcę, nie? Bo achievementy są już jakby zrobione przez twórców. No tak sam, ale de facto nie masz żadnej potrzeby, żeby zdobyć. Nie masz, ponieważ jest potrzeby, żeby grać. W ogóle żadnej. Nie ma obowiązku grania w grę. Jak to nie ma obowiązku grania w grę? Więc jako, że same achievementy są zaprojektowane przez twórców, to myślę, że zdobycie wszystkich achievementów to jest zdobycie wszystkich osiągnięć zaplanowanych przez twórców. Czyli jest to osiągnięcie zaplanowane przez twórców. Proste rozumowanie, logiczne. Szkoda, bo chciałem się popisać kilkoma tytułami, które zrobiłem na 100%, było bardzo ciężkie. Chociaż w środowisku graczy no jest to coś, no bo nie każdemu, mało komu się chce robić grę na 100%, szczególnie, że są achievementy, których się nie da zdobyć, albo jest to jakoś dziwnie utrudnione, albo coś, albo popsute w ogóle jest. Więc są gry, których w życiu nie przejdziecie, pomimo że w sumie przeszliście, ale na pewno nie zdobędziecie wszystkich czy 100% achievementów. I to jest strasznie smutne. To jest smutne. Dla mnie bardzo ciekawym tytułem stało się Dishonored właśnie przez to, że robiłem rana na zdobycie mega trudnych achievementów, czyli robiłem jednego rana, w którym zdobyłem achievement za niezabicie nikogo w czasie całej rozgrywki, nie bycie ani razu wykrytym i nie rozwijanie tych umiejętności specjalnych poza prostym teleportem. I to było dla mnie dość ciekawe, bo to był mój pierwszy gameplay. Drugi gameplay, jaki robiłem, to już robiłem normalny, używając wszystkich gadżetów i tak dalej. I naprawdę ta gra dla mnie, ja zapamiętałem ją inaczej niż większość ludzi ją pamięta, dlatego że za pierwszym razem dla mnie ona była taką mega trudną skradanką. No tak, ale jak to pierwsze twoje podejście to było, że robienie tych dziwnych achievementów. Tak, pierwsze podejście, które zrobiłem, to było dziwne. Robienie najtrudniejszych. Większość ludzi robi odwrotnie. Tak, większość ludzi. Ja tak właśnie myślę, że my reprezentujemy z sobą właśnie takich dwa rodzaje gamerów, gdzie ja lubię, prawda, wysilić. Ja przeszedłem Dark Souls na pierwszym poziomie, o tym jeszcze pewnie wspomniemy, a ty właśnie tak lubisz. Ja nie przeszedłem Dark Souls na pierwszym poziomie. Lubisz takie proste, przyjemne gry, nie? Takie. Nie chodzi o to, żeby gra była prosta, tylko po prostu niektóre takie rzeczy są czasem, no nie wiem, no nie chce mi się tego czegoś takiego robić, no bo po co, bo co to zmienia w mojej odbiorze tej gry? Ja sobie też lubię popatrzeć na fabułę, a tak to się na przykład męczę, kurde, z czymś tam i wiesz, i cała moja uwaga jest skupiona na tym, żeby nie zginąć, zamiast na tym, żeby się rozejrzeć i poznać świat i historię, która za nim stoi i tak dalej. No i co to tam za frajda? Na siłę się męczyć. To właśnie o to chodzi, że stawiasz sobie cele, które sam potem wypełniasz. I to ci daje takiego boosta endorfin. Cele, które sam sobie wypełniasz, no może, tylko że takie cele mam wrażenie łatwiej się stawiało, kiedy gry były proste, bo wtedy faktycznie zwykła rozgrywka mogła być nudna, znaczy na przykład, nie wiem, co tam, kontra akurat sama w sobie nie była zbyt prosta, no głupi przykład, no ale Super Mario jest taki powszechny, każdy to zna ten przykład, no i ile jest tam tych speedrunnerów, co robią to w 5 minut, albo kurde, nie wiem, przechodzą Mario w dziwne sposoby, no szczerze, no nie wiem, jakie może być dziwne sposoby na przejście Mario. Ale na pewno speedrun jest jednym z dziwnych sposobów, żeby przeraszować całą grę. Z tym, że w momencie, kiedy ty przeraszujesz, no weź wyłącz ten telefon. To pierdziele, no, znowu masz włączone. No jakieś w ogóle bezużyteczne rzeczy tu są na tym twoim telefonie. Bo Mario akurat jest tak prostym i prymitywnym tytułem, że czy ty przejdziesz go w 5 minut, czy w 15, no wiele się nie zmieni, jeśli chodzi o, powiedzmy, fabułę. Czy cokolwiek, co jest w tej grze, bo jakby nie było, jest to tylko prosty platformer. Czyli ty nie robiłeś żadnego takiego challenge'a zwiększającego trudność gry? Na pewno nie na nowożytnych grach.
na takich starych, wiesz... Już wiem, że kłamiesz, bo też chciałem pogadać. No przecież prawdopodobnie najsłynniejszy taki challenge robiony przez ludzi milion razy na całym świecie to jest Nuzlocke Challenge. Ale to nie zrobiłem przecież do końca. No dobra, nie zrobiłeś, ale, ale bo, próbowałeś. A czemu nie zrobiłem? Bo to było strasznie nudne, no. Bo to już challenge w momencie, kiedy przestajecie rajcować, zaczynacie nużyć, to już przestaje mieć jakikolwiek sens, bo ten Nuzlocke, jeszcze ten nasz w ogóle nie był Nuzlocke Challenge, tak. Bo tam były jakieś dziwne zasady, które spowodowały, że w ogóle nie wiem, czy dało się skończyć grę, ale to już jest inna sprawa. I po prostu trzeba było tyle grindować, co chwilę wracać i szczerze mówiąc, to było nudne po prostu. No. Sam Nuzlocke właśnie powstał po to, żeby wyciągnąć jeszcze kilka tych dodatkowych godzin z Pokémonów, które i tak już są strasznie obszerną grą. Bo tak jak na przykład Dark Souls, no to co? Dark Souls przejdziesz w 9 godzin. No. No i potem, żeby dać sobie jakieś dodatkowe wyzwanie. Płacić za to aż tyle pieniędzy? Za 9 godzin co? Grania? Kurde. No nie, ja mam 360 coś tam, bo sobie wiele celów stawiłem, bardzo ciekawych. No na takiej zasadzie można wziąć dowolną grę i wgrać w nią nieskończoność razy, wymyślać coraz to kolejne cele, które będą abstrakcyjne. No nie no, w pewnym momencie jestem pewien, że każda gra ma jakiś taki prawdziwy limit wykorzystania wszelkiej rozgrywki. Może w multiplayerach to rzeczywiście by się nie liczyło, bo w końcu w multiplayerze de facto tyle, ile jest graczy na świecie, tyle możesz mieć oryginalnych przeżyć i gameplay. A jak grasz, no nawet te Dark Souls, powiem szczerze, już 360 godzin w pierwszej części, już nie wiem, czy jestem w stanie zrobić więcej. Na pewno, możesz po prostu zostać włączoną grę i się kręcić w kółko. I to też może być challenge, na przykład zrób kurde milion kółek w Dark Souls. Tak, idiotyczne, nie? Ale... idiotyczne, no a co jest mniej idiotyczne z Nuzlocke? To jest ta sama kategoria. Mam no. postać, na której mam 100 coś godzin, to jest moja najbardziej rozwinięta postać. I zrobiłem ją dlatego, że w Dark Souls jest ten tryb New Game i jak jest New Game Plus, to jest trochę trudniej. I jak się zrobi New Game Plus, to potem jest New Game 2 Plus. Jest jeszcze trochę trudniej. I tak aż do New Game Plus 7 się rozwija. Więc ja mam jedną postać, którą przeszedłem wszystko, to jestem na New Game Plus 8. Bo dalej już się nic nie zmienia, nie? Aha, no to widzisz, ale możesz tak nieskończoność robić kolejne New Game. Tak, mogę. No, czyli jednak da się. Jeszcze możesz wyciągnąć to, Andrzej, jeszcze tylko kolejne 300 godzin. Po co, skoro świat już się nie zmienia, a tylko jedyne co się dzieje, to moja postać staje się coraz silniejsza. No czyli coś się jednak zmienia. Świat się zmienia, bo twoja postać się zmienia, która jest częścią tego świata. Ty też już woli, bez sensu dodałaś ograniczone statystyki, więc też w sumie się nie zmienia, nie? No bo co z tego, że mój czarodziej będzie mógł mocniej uderzyć toporem, jak nie uderzam toporem? No to jeszcze możesz przejść wszystkimi postaciami, żeby każda miała inny ekwipunek, wszystkimi tam są klasami, możesz przejść. Także jest jeszcze dużo rzeczy do robienia. I tylko pytanie jest, po co właściwie? Po co? To jest właśnie te główne pytanie tego odcinka. Czy to jest aż taka przyjemność, żeby to robić? Ja rozumiem sobie raz coś takiego zrobić, żeby było trudniej. Ale żeby tak maksować gry już aż ponad limity, że są totalnie bezsensowne, to ja nie widzę jakiegoś, nie chce mi się, po prostu nie wiem po co miałbym to robić. Tym bardziej, że podchodzimy jeszcze pod inną rzecz, że możemy grać w jedną grę ciągle ją maksując, a możemy w tym samym czasie pograć wiele fajnych gier, nie? Poznać więcej światów. No właśnie to jest też pytanie, bo to jest tak, że czy masz więcej tych gier, które ci się naprawdę podobają, bo jak masz jakąś grę, która naprawdę ciebie chwyta, takie subiektywne już po prostu, że masz grę, która tobie się tak strasznie podoba, że nie chcesz się z nią rozstać. No, to właśnie... No dobra, no ty nie masz, no może inni mają. Ja na przykład też mam. I tą grę po prostu no chcę robić na maksa. I czy trzymasz jej? Nie to, że masz inne tytuły, bo są inne tytuły, no. Ale musisz na nie wydać pieniędzy i wiesz dobrze, że nie będziesz miał tyle godzin i tyle zabawy z tego, jak po raz enty przejdziesz tą jedną wspaniałą dla ciebie grę. Być gorzej niż być e-sportowcem. Bo e-sportowiec gra w jedną grę, ale chociaż na niej zarabia pieniądze, a ty grasz w jedną grę i nic. Po prostu on, wiesz, gra w jedną grę, ponieważ to jest jego zawód, granie w jedną grę. Tak. Powiedzenie o e-sportowcu, że jest graczem, to trochę na wyrost, nie? To powiedzenie wiesz, o mnie, że jestem, kurde, nie wiem, znawcą samochodów, bo całe życie jeżdżę jednym autem, no. To jest tak, że słuchaj, wiesz, mój pradziad hobbystycznie hodował pszczoły, a ja hobbystycznie gram w gry. Tylko, że pszczół miał miłot, który mógł zjeść. I mógł na przykład tak, fakt, tak, żyć. To pamiętam. Ty grając z Dark Souls nie przeżyjesz, nie? No to no. Nie wiem, no w każdym razie no w jaki sposób trzeba zmarnować czas na tej planecie?
No ale okej, możemy go też marnować, poznając więcej fajnych gier zamiast ciągle jedną. Bo ja rozumiem, że gra może super ci się podobać, ale w pewnym momencie no jej warstwa fabularna już się kończy, nie? A potem już to jest tylko wymyślanie na siłę. W tym samym czasie mógłbyś sobie, nie wiem, przejść kurde kolejne podobne do Dark Souls grę, które też ci się pewnie spodoba, albo kupić PlayStation 4, pograć w Bloodborne'a, albo cokolwiek, nie? Albo nie wiem, kupić grę z bundla za dychę i sprawdzić, a może będzie akurat fajna, nie? Jak będzie, no to znowu będziesz sobie mógł trochę pograć. A tak to siedzi i grasz w jedną grę w kółko. No ty grasz w CS-a w kółko. Ale jestem pewien, że spędziłeś więcej godzin no na w pewno, niż ja w Dark Souls. I to jest w sumie taka trochę podobna, to jest po prostu podobna idea. Cały czas grasz, żeby dostać ja jakiś sam. Nowy challenge. Ty grasz sam w Dark Souls, a ja w CS-a gram. Ty gram sam w Dark Souls. No to grasz z jednym kolegą. Grasz nie. Z Cyprianem w Dark Souls. Albo z różnymi losowymi ludźmi, którzy czasem wpadną do ciebie pod. No widzisz, a my się umawiamy, gadamy sobie na TS-ie, no, siedzimy i popykamy sobie jedną, dwie gierki i tyle. No i to jest jakby obok grania w normalne gry, nie? To nie jest gra zamiast, tylko gra obok. Cześć. Bo to jest dwie kategorie graczy dzisiaj nam się wysnuwają na pierwszy plan. Ci gracze, którzy grają we wszystkie fajne gry, dobra, trzy. Casuale, tak, którzy grają na Wii U, Super Mario albo Mortala w padklubie co jakiś czas. I czekaj, co ja powiedziałem, że e-sportowi, tak? Casuale. No i gracze... Nie powiedziałeś o e-sportach, powiedziałeś casuale. To gracze casualowi, gracze, którzy grają w jedną grę e-sportową cały czas. Tak. I chcą być w niej najlepsi i w ogóle, i na tym im zależy. No albo gracze, którzy grają we wszystkie fajne gry. Coś fajnego wychodzi, to szukają, próbują i co chwilę grają w inny nowy tytuł, bo po prostu lubią w różne gry zagrać. I uważam, że to tylko ostatnie kategorie są prawdziwi gracze. Reszta nie. Że ty zaczynasz reprezentować jakąś czwartą ekipę graczy, czyli tylko ludzie, którzy grają w singlowe gierki, tylko na siłę robiąc je coraz trudniejszym. To jest zupełnie bez sensu. To jest taka grupa, no nie wiem, no ludzi, którzy chodzą i się kręcą w kółko na chodniku przez 3 godziny. Ja akurat takie podałem przykłady tego, co ja tam lubię, ale no wielu ludzi nie robi tak, że robi te challenge w jakichś grach, ale to nie jest ta ich gra jedyna, w którą grają i tak dalej, nie? Jeszcze może być piąta kategoria ludzi, którzy mają tak dużo czasu, że mogą być jednocześnie trzecią kategorią i tą twoją nową czwartą kategorią. Nową, nową czwartą kategorię. No, ludzie, którzy całe życie grają w jedną grę, która nie jest grą sportową. Ale ja nie gram całe życie. Ale zdecydowaną większość życia. No. Nie zauważyłeś tego, że zawsze masz tak, że przez bardzo długi okres czasu grasz tylko w jedną grę. Tak, to akurat tak. Bardzo robię. Długi, taki długi, bardziej niż długi, niż normalnie długi okres, tak trochę dłuższy niż długi. Wiesz, na przykład, no WoW akurat może być w twoim przypadku złym przykładem, bo bardzo dużo ludzi gra dużo WoWa, więc wrzucamy ich do pierwszego worka, tak? Poza tym też trzeba rozgraniczyć, bo są też różne gry. Łatwiej sobie robić challenge w sandboxach, gdzie siłą rzeczy jest pewien element losowy, który może zostać wykorzystany, ale na przykład w takich grach typowo liniowych i korytarzowych, no to jest ciężko na przykład w Tomb Raiderze sobie zrobić jakieś nowe wyzwania. Niby udają, że to jest sandbox, ale przecież to nieprawda. No. To jest chamski korytarz i tyle. Teraz wyszedł Doom, zobaczymy jak to będzie. No ale możesz sobie powiedzieć praktycznie w każdej grze, że lecisz na jednym życiu. Jak umrzesz, no to usuwasz save'a. Znowu challenge, kurde, w Tomb Raiderze. Nie do końca, bo w Nadroku teoretycznie możesz umrzeć, twój Pokémon może umrzeć wielokrotnie raz. No to tylko dlatego, że następnego. Postać nie może w ogóle umrzeć. Nie? Wyobraź sobie takie coś, że trener Pokémon umiera. No i teraz pytanie, no czy chcesz rezygnować z przeżywania fabuły, żeby się wkurzać na to, że znowu zginąłeś, bo jakiś randomowy koleś cię ustrzelił z łuku w złym momencie na przykład, nie? No ale to zazwyczaj robisz tak, że najpierw przejdziesz tą fabułę i jeśli rzeczywiście potrzebujesz dodatkowego wyzwania, albo gra ci się spodobała na tyle, że chcesz nie jeszcze spędzić trochę czasu, ale nie chcesz go po prostu biegać po świecie, tylko w tym momencie raczej, w tych momentach stawiasz sobie za zadanie, a zrobiłem to, chcę jeszcze trochę pograć, żeby było ciekawe i powiem sobie, że lecę na... na jednym życiu. Jak przegram, to teraz zaczynam od nowa. Jeszcze się pojawia pytanie. Swoją drogą, to jest coś, czego jeszcze w Dark Souls nie zrobiłem, tak teraz pomyślałem. Czemu w XXI wieku firmy robią gry, gdzie gracze muszą czuć aż taki niedosyt,
żeby musieć samemu sobie stawiać wyzwania, bo ja jeszcze rozumiem w erze 8-bitowców, 16-bitowców, gdzie duże były ograniczenia i super było ekstra, jak był, kurde, nie wiem, przesuwane tło z tyłu i wszyscy już się wtedy jarali, nie? I wtedy faktycznie gracze musieli sobie wymyślać, bo nawet nie było opcji zaprogramowania innych wyzwań, nie? Ale dzisiaj, kiedy praktycznie wszystko jest nieograniczone, na pojemności de facto na dyskach już nie mają żadnych ograniczeń, nie? Gra może być 50 giga i jest super. Czemu jest ten koniec kreatywności studiów i producentów gier? Na czym polega tutaj problem? Że oni nie chcą, czy nie mogą zaprogramować kolejnych wyzwań, może nie potrafią? Czy to znaczy, że są dobrymi producentami gier? Czy gry jeszcze myślę, że nadal są dobrymi, bo bez przesady, no to o czym my mówimy, to nie jest coś normalnego. Zgaduję, że 95% publiki i 50% prezenterów nie stawia sobie takich zadań. No to, to prezenterów to... na pewno nie, bo muszą nagrywać głupie filmy, zamiast grać. Nie ma sensu, żeby twórcy gier na siłę wymyślali każdą możliwą metodę przejścia. Ale są takie zalążki tego. Przecież no, są gry, w których jest permadeath, są gry, w których jeden na jednego hita schodzisz. Ale to mam wrażenie, że w tym momencie to nie jest na siłę wymyślanie, bo w momencie, kiedy masz gotowy silnik, grę, fabułę i wszystko, to dodawanie achievementów i zmiana wiesz, statystyk, może to nie są statystyki, może zmiana warunków padających w świecie gry, czyli głównie cyferek w stylu tyle, ile masz życia, czy tamte, no to są już takie rzeczy proste. Co na zasadzie, moim zdaniem, można to, będąc dobrym studiem, dodać tak, o, od ręki, nie? No na pewno złamałem, że jakieś silniki porobiłem, znaczy nie, tam gier nie, nigdy nie robiłem, ale tak przypuszczam, że, tak. Że zmiana takich warunków w świecie gry, to nie jest specjalny problem, nie? Tak jak myślę, na przykład Fallout New Vegas miał ten tryb, który nie pamiętam jak się nazywał, gdzie amunicja ważyła i trzeba było pić i jeść i spać, żeby nie umrzeć. Potem się stworzył cały nowy sektor gier, tych survival przeżyjątek, nie wiem czy to ma jakąś nazwę, te wszystkie H1Z1 i tak dalej. Survivale, nie? No ale akurat, to nie są takie klasyczne survivale. To są zombie survivale i... Nie są zombie, nie zawsze masz zombie survival. To bardziej... Arma nie jest zombie survival. Tak, ale to bardziej musisz spojrzeć na takiego Long Darka, nie? The Long Dark, tam w grze de facto największym przeciwnikiem jest chłód i zużywanie kalorii. No dobra, niech będzie, Don't Starve... A How to Survive? Nie grałem chwilę, przepraszam, nie pamiętam niestety. No to takie trochę Don't Star, tylko inne. Okej. Okay. Ale mniej więcej podobne, nie? Spoko. Ale tak od kilku lat, nie? Jest to nowa fala gier survivalowych. Właśnie jakieś DayZ były, czy głównie, no, tam zaczęło się też od tych modów do army, bo to fajne do modowania było. I zauważyłem, że bardzo dużo ludzi w to gra i lubi coś takiego, że głównie się biega, zdobywa się loot, ucieka przed innymi graczami i że tam te wiesz, strzały są bardziej realistyczne, że też trzeba jakoś przycelować, amunicja jest ograniczona ilość i trzeba tam jeść, pić, sikać i wszystko, nie? Czyli jednak zwykli gracze, chcesz sobie powiew hardkorów w moim życiu, i grać w grę, która de facto jest grą o bieganiu po lesie. Czyli jakie jest podsumowanie naszej dysputy? Nie mam pojęcia, ale pływaliśmy po tematach poważnie dzisiaj. Pływaliśmy, bo temat jest bardzo niejednorodny. Dokładnie. Ciężko określić właściwie, dlaczego ludzie tak robią i dlaczego inni tak nie robią. I myślę, że to zależy tylko i wyłącznie od tego, co się komu chce i ile ma czasu w życiu. Tak. Myślę, że jak macie ochotę, no to sobie zróbcie. Niektórzy pójdą do kina, inni przejdą w Dark Souls na pierwszym poziomie. Okay, dobra, pojechał. Jest w miarę daleko. No to jak chcecie, no to sobie róbcie. Ja lubię sobie dawać wyzwania, Lispa nie lubi. Mi się nie chce. Wolę sobie poznać inne gry. Okay. I napiszcie koniecznie, w której z trzech grup graczy jesteście, w sumie czterech. Tak, czterech. Przypomnę tylko, że chodzi o e-sportowców, którzy całe życie grają w jedną grę, bo chcą w nią być najlepsi i zdobywać jakieś sukcesy. Chodzi o casuali, którzy prawdopodobnie nawet nie wiedzą, że taki film jest i tak w niej napiszą. Chodzi o zajebistych, prawdziwych graczy, którzy grają w dużo fajnych gier i tak dalej. Oraz typ Andrzej, czyli całe życie grałem w jedną grę i robię w niej 360 godzin, nawet jeśli tam nie ma co robić. Tyle. Jest co robić. Piąty typ. Całe życie gram tylko na Nintendo w Pokémony. Tak. To jest taki typ. Są ludzie, którzy grają tylko w Nintendo. Do zobaczenia na YouTubie. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, dajcie łapki tam w którejś stronę i skomentujcie. Do zobaczenia.
Nie wygląda jak menel, a czterodniowy zaraz. O kurwa, stary. A czemu połowę włosów masz białych, a połowę czarnych? Co?